Praktycznie codziennie jestem w lesie i widzę, jak szybko przybywają nowe drogi, kolejny po przejazdach leśnych maszyn. Tego nie da się zmierzyć, ale ja twierdzę, że każdy dzień przybywa minimalnie 1000 kilometrów kolein, 100 kilometrów szlaków zrywkowych. Trzeba z tym już koniecznie coś robić. Niech to ma w swoim programie nowy rząd, nie tylko słowacki. Taki sam problem ma też Polska, gdzie są takie same lasy jak u nas. Jest to problem Ukrainy, Rumunii. Sądzę, że dotyczy to również Czech. Trzeba to czym prędzej rozwiązać globalnie, ponieważ szybko dążymy do zguby. Nie tylko ja to widzę, inni ludzie też. W zasadzie teraz lobuję za wszystkich ludzi, których zalała woda i za tych, których powódź jeszcze zatopi. Muszę jeszcze powiedzieć, że to nie jest definitywne rozwiązanie ochrony przeciwpowodziowej. Wodę z uregulowanych potoków odprowadzimy gdzie chcemy, ale z drugiej strony przysparza nam to kłopotów. Problem polega na tym, że nawałnice deszczowe, które tu się zdarzają, sprowadzają do górnych odcinków uregulowanych potoków duże ilości żwiru i okruchów skalnych. Żwir i okruchy zapełniają koryto, powodując spiętrzanie i wylewanie wód z brzegów. Woda przelewa się w kierunku domów rodzinnych, zalewa drogi. Systemowe działania powinny polegać na tym, aby jeszcze przed pracami regulacyjnymi wybudowano jakieś zastawki piętrzące, zbiorniki, grople, które by te okruchy skalne i żwir zatrzymały, aby woda mogła stale płynąć w korycie potoku. Wydaje się, że regulacja potoków nie jest dostatecznym sposobem ochrony przeciwpowodziowej. Uregulowany potok wprawdzie chroni wieś, ale wodę odprowadza do wsi leżących niżej, które mogą być w ten sposób zatapiane. Na nieszczęście odprowadzanie wód deszczowych z pól jest również uregulowane. Zamiast zatrzymać wodę na polach, odprowadza się ją do wsi, gdzie może wywołać komplikacje. Takich przykładów regulowania odprowadzeń wód deszczowych mamy w pobliżu dużo. To jest kanał przy obwodnicy miasta Poprad, który odprowadza wody deszczowe z odcinka o długości 2,5 km. Kanał jak tobogan ma stosunkowo dużą spadzistość. Powyżej wsi Janowce wpływa do kolektora. Podczas gwałtownej ulewy woda, której prędkość rośnie w takim toboganie, podmyła jezdnię, a cały żwir zaniosła przed kolektor. Kopiec żwiru zmienił prąd wody i woda popłynęła do Janowiec, zatapiając 10 domów. A tak to wygląda, kiedy wody opadowe spływające po ścieżkach i drogach leśnych rozmoczą podkopany przez kogoś stok. To wynik jest w tym wypadku zupełnie jasny. Również nagromadzenie się wody deszczowej jest przyczyną osuwania się ziemi. Maszyny i pojazdy leśne zagęszczają, uszczelniają powierzchnię leśnej drogi, która staje się nieprzepuszczalna dla wód opadowych. Z zagłębień i z zakrętów spływa do gruntu poniżej drogi. Pod wpływem nagromadzonej w ten sposób wielkiej ilości wody przemoczona ziemia poniżej drogi osuwa się. Było tak w Kapuszanach koło Preszowa, w Miniowcach koło Stropkowa i na wielu innych miejscach w Słowacji. Jedynie trzy przyczyny mogły wywołać takie osunięcia ziemi. Że drogę ktoś podkopał albo podmył, że ktoś w górnej części nalał do ziemi wodę, albo że było trzęsienie ziemi. Droga nie była podmyta, trzęsienia ziemi też nie było, a to znaczy, że ziemia była przemoczona. A to spowodowało takie osunięcie. Ta droga była zalana wodą z tej doliny, do której spłynęła tą drogą leśną. Na jej końcu wytworzyła się tama bobrowa, która zabroniła odpłynięciu wody z drogi. Woda popłynęła w kierunku tej niziny do tego małego stawu. To wszystko napełniło się wodą, woda zaczęła wsiąkać w ziemię, ziemia przemokła, a pod wpływem nacisku droga zaczęła się zsuwać z tej góry. Z powodu tej leśnej drogi musimy teraz inwestować nie wiem ile setek tysięcy czy milionów euro na nową drogę i nowy most. Czy nie byłoby prościej i lepiej zrekultywować tą leśną drogę za mniej pieniędzy niż inwestować teraz nie wiem ile milionów?
Nie chcę być posłem złych wiadomości i katastrof, ale w taki sposób mogą skończyć wszystkie słowackie strumienie i rzeczki, jeśli nie będziemy dbali o nasze zasoby wody, która spada z nieba na naszą krainę. Ten strumyk nazywa się Drawczanka, płynie z Krasnej Luki i Szaryskich Drawiec. Jest jednym z dopływów Torysy. Przed 1,5 miesiącem była tu katastrofalna powódź, która odcięła wieś Krasna Luka od świata. Spróbujmy się zastanowić, czy opłaca się nam to, aby woda deszczowa tak szybko spływała z krainy, bez możliwości nasycenia podłoża i powodowała katastrofy, a w czasie braku opadów nie było tu wody. Ale taka jest rzeczywistość. W tej chwili stoimy przy zastawkach piętrzących, które na początku czerwca pomogły nam w znaczny sposób zapobiec gromadzeniu się wód z nawałnic. Zastawki te wybudowaliśmy z własnych środków na początku 2007 roku, kiedy była umiarkowana zima i mogliśmy prowadzić prace budowlane. Przekonaliśmy się, że te zastawki bardzo ograniczały ilość spływającego do wsi żwiru, ale i tak znaczna ilość przeszła. Gdyby przeszedł ten żwir, który na tych groblach się zatrzymał, nie chcę być złym prorokiem, ale boję się, że ta część wsi pod tymi górami byłaby zatopiona. Spójrzcie, jaki głęboki jest tu system korzenny. Nie wiem, ile litrów wody przyjmie w ciągu minuty. 10? Nie może nam ściec niżej, ponieważ tu jest trawa. Możemy tu lać i lać. Jeśli ten podrost zerwiemy traktorami, nie zostanie tu nic. Nie urośnie tu żadne drzewo. Co odziedziczą po nas nasze dzieci?